teraz dobre informacje i powód do dumy. Duży sukces odniosły uczennice Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych w Bydgoszczy na międzynarodowym konkursie online w Moskwie. Wiolonczelistka Zoja Giza w swojej grupie wiekowej zajęła pierwsze, a flecistka Małgorzata Bobińska drugie miejsce. W konkursie brało udział kilkuset młodych muzyków z całego świata grających na różnych instrumentach. Każdy z tych motywików musi mieć inny nastrój, prawda? To jest taka pioseneczka. Sukces odniesiony w Moskwie świadczy o tym, że te cenne uwagi profesora Tomasza Strzala Zoja Giza wykorzystała bardzo dobrze. Konkursy online są w kompletnie innej formie, ponieważ wysyła się nagrania i jury ocenia to wszystko na podstawie tego, co widzi na nagraniu. Drugie miejsce w klasie instrumentów dętych i swojej grupie wiekowej zajęła 17-letnia Małgorzata Bobińska, która solo zagrała etiudę wirtuozowską na flet. Międzynarodowy konkurs muzyczny w Moskwie skierowany do młodych instrumentalistów i wokalistów po raz pierwszy odbywał się drogą online. Wybitny wiolonczelista Tomasz Strzal, będący wykładowcą także Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, podkreśla znaczenie takich wydarzeń w czasie pandemii. O randze tego konkursu świadczą nazwiska przedstawicieli m.in. Instytutu Gnesina, gdyż jest to taka właśnie szkoła talentów, która właśnie przygotowuje tych najbardziej utalentowanych później do nauki w konserwatorium. To są wysokiej rangi przedstawiciele elity artystycznej. Szkoła od lat przyzwyczajona jest do sukcesów swoich uczniów, ale ostatni cieszy zawsze najbardziej. Jeżeli zwraca uwagę na oddanie, na pasję w muzyce, na temperament, na indywidualność, na osobliwe przekazanie muzyki. Stąd rzeczywiście bez tego żywego kontaktu z publicznością jest to utrudnione zadanie. Rangę sukcesu młodych instrumentalistek podkreśla fakt, że ich grę oceniło wysoko 8-osobowe międzynarodowe jury, złożone z wybitnych osobowości muzycznych wykładających m.in. w Konserwatorium Moskiewskim i uczelniach japońskich. Bydgoszcz, Urszula Guźlecka.